Dzień dobry, dzisiaj zwiedzamy Muzeum Etnograficzne na Placu Wolnica na Kazimierzu. Zobaczymy, jakie tam zbiory są ciekawe. Jakieś wydarzenie się zdarzyło. Aha. Jakaś ofiara prawdopodobnie pijaństwa. Wracamy do odwiedzania. Także tak, mój bilet za stówę. O, jak fajnie skrzypi podłoga. Mój bilet za stówę się nie nadał, bo to i tak nie obowiązuje w tym muzeum. Ale jesteśmy w tym. Za darmo dzisiaj, no. Dzisiaj za darmo. Także nie jestem stratny finansowo, ale jesteśmy w chłopskiej chacie. Piec. Piec. No, lubię takie klimaciki. Maselnica. Ubijania masła. Kleo ubijała tak masło na teledysku. No i słuchajcie, mój fetysz jest taki, że uważam, moja teoria jest taka, że uważam, że ludzie byli mniejsi. Tak? Serio? Takie małe łóżeczka? No i sztuka sakralna. Strop. Zdobiony ludycznie. Teraz wchodzimy do izby podhalańskiej. Fajnie, lubię takie okołyska, wisi. No, tego bąbelek, tu się bują. Izba podhalańska, czyli co? Czyli góralska, tak? Jedna micha. Jak mnie mam chłop jak pierwszy, potem żona, na końcu dzieci najmniejszą łyżeczką. Tak sądzę, że tak było. Fajny piec. I wiadomo, malowane na szkle. Jak Zakopane, jak Podhale, to musi być malowane na szkle. Lubię takie muzea, bo przeważnie jestem w nich sam. To jest izba szkolna, słuchajcie. Miejsca na kałamarze, wiadomo, i na pióro. Tutaj taka, żeby się nie staczało. Piec. Umywalnia jakaś. Tablica. A tutaj jest wskaźnik. Czekaj, nie wiem, czy mogę go dotknąć. Kreda. Mapa województwa Stanisławowskiego? Stalówki. Najlepszy atrament. Najlepszy. Taka marka. Co to jest? Młyn? Co tu chodzi? Tak. Olejarnia. Fajne muzeum, bardzo sympatyczne. Czyli co, tak się olej wyciskało? Jak na tym modelu przecież. Tak, pewnie tutaj jakieś nasiona soi czy tam czegoś. Słonecznika. To jakaś taka zagadka logiczna. Coś tu się robi. Nie wiadomo, o co chodzi. Model jakiś, nie, co nie cerkiew, to kościół drewniany. Późnogotycki.
Okryty gontem. Model, fajny model. Piec garncarski oglądamy teraz. Czyli odpowiednik dzisiejszych torebek foliowych. Garnce. Garnce. No najpopularniejsze znalezisko archeologiczne. Po prostu bardzo tanie i powszechnie stosowane źródło, znaczy nie źródło, tylko no naczynie, po prostu naczynia, no tak. Czymś trzeba było przenosić tą wodę, wino, tą wodę to raczej nie był woda. W holu modele chat i Jezus frasobliwy, który występował często na taka kapliczka na rozstaju dróg na wsiach. Często występowała Jezus krasobliwy. Jakieś wrzaski, jakieś... Co tam się dzieje? Nie wiem. Dobra, pierwsze piętro teraz będzie. O, widzę fajne stroje ludowe, krakowskie pióro jest. Pióro pawie w kapeluszu. Jebiście. Cała ta plejada mody chłopskiej. Tu jakaś sala. Jakiś gorsecik. No kurde, no Jezus, no wiem, że już to nudny jestem z tym, ale no kurde, jak to jest małe. 20 centymetrów, no. To co? Bańki. Lecznictwo tutaj jest. Góral. Tutaj jakieś zbieranie jagód. Babki zbierały jagody w lesie. Takim sprzętem, słuchajcie. Imaginujecie, że jest sprzęt do zbierania jagód? Las, bagno, nieużytki to obszary najważniejsze dla najuboższych. Dostarczał to, co brakowało ubogiej chłopskiej diecie. Szczególnie w okresach głodu. Kurde, głód. Wilk złapany w żelaza. Kiedyś byłem na tym. Na nocy Polski i u tych u leśników, leśniczówki, po prostu taką robotę miałem, no już nieważne, w każdym razie właśnie mówi, uważaj pan na żelazo. Żelazo tu jest postawione. Nie do końca wiedziałem, o co chodzi. Potem się dopiero zorientowałem, że chodzi o wnyki, tak? Tam po prostu żelazo. Narzędzia. Stępa kamienna. Cepr. Nie, sierp. Sierp. Kurde. No, braki wiedzy, ale to jest broma. Tak, tym razem trafiłem. I siewca. To jest beczka do kieszenia kapusty. Jak mnie mam, do niej się wchodziło. Skoro jest zakaz, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Ta beczka jest stara. Nie wchodź na podest. Myślę, że tam się wchodziło. I babka albo facet takie, no, ugniatali kapustę, tak sądzę. Z takim koszem do mój ojciec po piwo chodził. Na Jelonkach w Warszawie. Dokładnie z takim. Szczotka do czesania lnu to jest. Ja myślę, że sam Hasior, gdyby coś takiego kupił i wystawił, to by się nikt nie zorientował, że to szczotka
Wszyscy myśleli, że to hasior. Kyrie eleison. Frutowne lumo. Dobra, jest szybki instruktaż. Przewleka. No, mogą być dłużyzny tam. Nie dałem rady z tym no, urządzeniem prządzalskim. Kurp krający na i ligawce. Jakiś rodzaj trąby. Na takim flecie to pierwsze melodie wygrywałem w szkole podstawowej. I bardzo, bardzo surowy był to nauczyciel od muzyki. Pamiętam, bardzo się bałem. Dudziarz. Skrzypki różnych formatów, to jakieś coś bardziej wiolonczela. Basy, a nie, to jest basy pod hale. Taki malutki bas. Jakie struny niesamowite. Wreszcie szopka krakowska. Wreszcie się doczekałem. Co to jest? Rodziny Syna Bożego. Anioł, Syn Boży i trzej królowie z mirrą, kadzidłem i złotem. Tu jest jakaś masakra. Twarz bez twarzy. Masakra. Pisanki. Pisanki wiadomo. Zbliżenia, takie fajne szkła są. Dowolnie wybraną pisankę można, o ta jest zajebista, można sobie pod szkłem powiększającym obejrzeć. Gęsie jajo, takie malutkie. Daj buzi. Dam pisankę. Zachęta. Taka. Naprawdę bardzo fajne muzeum etnograficzne. Nie wiem, czy nie lepsze niż to nasze, warszawskie. Trzecie piętro, nie, drugie piętro. Ostatnio. Zmać po łańcuchu, że ostatnio kontynuacja ekspozycji. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Wycinanki lubię. Pozdro Nestun. Co tu się odwala? Co tu się odwala? No, zdejmą mi to z YouTube'a. Aha, wiedziałem, że będzie Nikifor. Mistrz koloru, naprawdę. Niedoceniony.
jak sam się zwał, Janem Matejką. Jakieś wnętrza. Nikifor Uzdrowiciel. No i dalsze malarstwo. Krematorium. Dobra. A tak, pani Dorota Lempart wyobraża sobie niebo. Niebo. Że co, że takie zastępy anielskie tutaj. Szefostwo siedzi od cholery aniołów. A na dole, co to są grzesznicy w ogniu? Niezapowiedziana wizyta. Jaki romantyzm. Jakaś balladyna, nie? Znów Jezusek frasobliwy. Pięćdziesiąty rąk. Co to jest? Co to jest? Tu jakiś Żyd. Jak mnie mam? A, prorok Symeon. No nic, powoli zbliżamy się do końca wystawy chyba. Tu jest taki ciekawy zabieg architektoniczny. Okno niezamykalne.